Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mam dla Was dziś kilka propozycji książkowych. To pierwsza propozycja, Nela, mała reporterka. Nela w tej chwili jest 15-letnią dziewczyną, a podróżuje od 5 roku życia. Pierwsza książka ukazała się wtedy, kiedy Nela miała 8 lat. Nela nie jest autorką tych książek, ale jest narratorką i zabiera nas w świat przygody, w świat podróży. Z nią zwiedzamy ciekawe kraje, możemy wybrać się do Peru, możemy wybrać się do Japonii, poznać ciekawe zwierzęta. I myślę, że w sytuacji, kiedy nie wszyscy z nas jesteśmy w stanie te kraje odwiedzić, możemy z Nelą wybrać się oczami wyobraźni w te ciekawe miejsca. W naszej bibliotece jest 10 tych książek z tej serii i gorąco Wam je polecam. Mam dla Was na dzisiejszy wieczór propozycję Astrid Desbordes, francuskiej filozofki. To książka, można powiedzieć, bestseller, przetłumaczona na 19 języków, Miłość. Powiedz, mamo, czy będziesz mnie kochać całe życie? Takie pytanie zadaje Archibald swojej mamie przed snem. I mama odpowiada Archibaldowi na każdej z tych stron, w różnych sytuacjach, o tym, jak kocha swojego synka. Kocha go, gdy jest grzeczny, gdy jest niegrzeczny, gdy psoci, gdy figluje, gdy sprawia problemy. Kocha go w każdej sytuacji, bo miłość matki jest nieograniczona. Kochani, sięgając po te książki, mam nadzieję, że okaże się, że matematyka w sumie nie jest aż tak bardzo trudna. Mam dla Was dwie propozycje. Nauka liczenia Agnieszki Łupkowskiej i powiedzmy bestseller naszego Grzegorza Kazdepkę Do trzech odlicz. W tej książce opanujecie bez problemu dodawanie, takie działania jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, ale myślę, że też książka ta pomoże Wam na przykład poruszać wskazówkami zegara, zrozumieć ułamki. Natomiast książka Do trzech razy sztuka Grzegorza Kazdepkę zawiera łamigłówki, opowiastki matematyczne, ale czytając również o kurkach, o chmurkach, o duszkach czy nawet wampirach, wszędzie znajdziecie jakąś historię matematyczną. Polecam Wam szczególnie. Bestsellerem naszej biblioteki jest jednak Pucio. To książka Marty Galewskiej-Kustry. Ja mam w tej chwili dla Was tu dwie propozycje. Pucio uczy się mówić i Pucio mówi pierwsze słowa. Poznacie Pucia, jego dość dużą rodzinkę, spędzając z nim cały dzień. Książki wzbogacone są o zabawy dźwięko-naśladowcze. Jest hitem. Wszystkie dzieci, które odwiedziły naszą bibliotekę i wypożyczyły Pucia po raz pierwszy, chętnie wracają po kolejne jego historie. Mam dla Was dwie propozycje książkowe świetnego wydawnictwa Adamada. To książki Pawli Hanaćkowej Kto się chowa w lesie i na śniegu i Kto się chowa na lądzie i w wodzie. Nie wiem, czy wiecie, ale zwierzęta są mistrzami kamuflażu. I myślę, że zaglądając do tych książek, możecie się o tym przekonać. Okazuje się, że zwierzęta są mistrzami kamuflażu. Zobaczcie, ten lis wygląda na przykład jak kula śniegowa. A kameleon ukryty na drzewie może wyglądać jak zielony liść. Ta żaba ukryta na liściu też w zasadzie jest trudna do zobaczenia. Na ostatniej stronie autorka ukryła 20 stworzeń. Mam dla Was zadanie.
podajcie w komentarzach, gdzie te stworzonka się znajdują. Spróbujcie je odszukać. Wśród budynków, wśród przyrody, wśród drzew, wśród pomników. To zadanie dla Was.